Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią jej blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Dużo świata zwiedziłem w podróżach i tego, i nie miałem nigdy żadnych problemów z obcymi. Inność, no to są różne ludzie, są lesbijki, są geje, są różne. No to jest tylko inny człowiek, taki sam jak my, nie? Według mnie pojęcie inność nie istnieje, wolałabym raczej nazywać to oryginalnością. Nie, obcy to coś nowego, ciekawego, może trochę, ale jak się lepiej pozna, to wtedy lęk się zmniejsza. Chyba że nie zna się języka, to jest problem, bo wtedy trudno się porozumieć. Nie ma problemu, jestem jak najbardziej tolerancyjny, jeżeli chodzi o odmienność. Czyli wedle zasady każdy powinien się interesować swoim i tym, co robi, i nie narzucać nikomu swoich przekonań. Nie, jeżdżę sama. Na 100% nie. I kilometry robię znaczne. Nigdy nie zamawiam kwater wcześniej. Jakbym się bała obcych, to bym tutaj nie stała. No każdy jest jakoś inny. Ja jestem inna, bo lubię sama jeździć, mimo że już mam prawie 60 na karku. No i tyle. Nie, myślę, że obcy to dobra przygoda i myślę, że powinniśmy się z tym zmierzyć. Nie wiem, jak to zrozumieć, inność, czy jako inność rasy, inność poglądów, inność kultury. No uważam, że z innością trzeba się zaprzyjaźnić i żyć w zgodzie. No i najprostsza zasada. Po prostu no, mnie z innością innych nie jest źle, mnie nie przeszkadzają. W sensie tak, bardzo się boję obcych, tych z kosmosu. Widziałam tyle filmów straszliwych o różnych ufolutkach, które atakują nasz kraj, nasz świat, naszą planetę. Jestem przerażona tym. Jak mówił Hawking, zresztą jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te ufolutki nas zaatakują jeszcze za naszego życia. Jestem przerażona tym. No mi się właśnie wydaje, że te ufolutki będą bardzo inne od nas. Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy to będą humanoidy, czy jakieś takie bloby, czy może jakieś takie potwory kompletnie innego wymiaru, na przykład dwuwymiarowe. Albo czterowymiarowe, może czterowymiarowe. To by było niesamowite, spotkać kogoś tak kompletnie innego od siebie. Co świetne dla dźwięku będzie. To zapropos tych ufolutków.